Cześć, ja jestem Sarci i zapraszam Was do obejrzenia 10. odcinka serii Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes 2. Nie ten Quint. Czym mogę Wam służyć? Poszukujemy kawałków Nexusa międzywymiarowego, żeby wykorzystać jego moc do stworzenia przejścia do Chronopolis. Leżą one rozrzucone po wszystkich krainach. Owszem, widzę to. Przybywam do Midgardu w ważkich celach. Być może nawet zdobędziemy te bilety, o których wspominałeś. Heimdallu, podejmij swą powinność, pomagając Wasp. Może zaznaczyć odłamki na urządzeniu mapującym. A co chodzi z biletami? Heimdall postawił warunek swojej pomocy. Chce zdobyć bilety na spektakl na Broadwayu. Poważnie? Czyli jest 5 kawałków Nexusa. Zaiste. Poskładam do tego drużyny. No i proszę, rzeczywiście są drużyny znowu do wyboru. Drużyna Spidermana, a także... drużyna Star-Lorda, ale patrzcie, jest jeszcze kolejna. Drużyna Thora, tym razem aż 3 mamy do wyboru, ale będziemy lecieć tak czy siak po kolei, a więc zaczynamy od ekipy Spidermana. Poszukaj fragmentu Nexusa w Kunlun. Dobra, ruchy, Kunlun czeka. W ogóle dobrze to wymawiam? Wycieczka w śnieżne góry, a kożuch został w domu. Nie martw się, zgaduję, że Miss Marvel może się rozciągnąć w ciepły szalik, jak zmarzniesz. A zapyta ktoś chociaż, czy chce? Nie wydaje mi się, ale pytanie, czy ja tutaj w końcu wlecę na górę, bo próbuję też podwyższać poziom lotu. Nie zawsze to wychodzi, ale dobra, jesteśmy. Kto śmie zbliżać się do smoczej jamy? To tylko przyjaźni herosi z sąsiedztwa szukają groźnych, świecących artefaktów. Zastaliśmy mamę? Do jaskini wkroczą tylko adepci drogi żelaznej pięści. Wyczuwam, że nikt z was nie włada tą mocą, lecz znajdziecie taką osobę w mieście Monochromu. Mieście Monochromu? A można jeszcze bardziej ogólnikowo? Tak czy siak musimy tej osoby poszukać. No to chyba tyle w temacie informacji. Ale myślę, że wiem, o co mu chodziło. Sprawdźmy, czy mam rację. Dobra, a więc tutaj, czekajcie, sobie zobaczę. Manhattan w klimatach noir, proszę bardzo. Rzeczywiście można się było zastanawiać, że jest tutaj tak ciemno. A to nie tylko do różnych jakichś klimatów historycznych możemy docierać. To chyba tutaj. Wypatrujcie kogokolwiek, kto mógłby znać Iron Fista. Ale też ogólnie różne klimaty graficzne mamy. I tutaj właśnie styl noir. Ha? A kogo my tu mamy? Proszę, Iron Fist we własnej osobie. W sumie logiczne. Hej, można cię na chwilkę ze sobą porwać? Niestety mamy tu sprawę niecierpiącą zwłoki. Kingpin przejął kontrolę nad rejonem i trzeba się wkraść do Fisk Tower, żeby go powstrzymać. Daredevil i Luke Cage kończą już przygotowania. Jeśli ich wesprzecie, może dziś w nocy zakończymy tę przykrą sprawę. A potem Iron Fist jest cały wasz. No dobra, czemu nie? Czyli twoje pięści za moje pięści na Kingpinowej twarzy, tak? Dzięki. Moi przyjaciele na pewno docenią wsparcie. Tylko dajcie im znać, kiedy będziecie gotowi. Okej. A więc tutaj mamy na początek Daredevila. Hej, podobno zostaliście wrobieni w pomoc nam. No to wyjaśnię szczegóły. Posłuchajmy. Tak więc, według planu przemycamy grupę do budynku w dużej skrzyni towarowej. Zadbanie o to, żeby dostała się do środka, to działka Luka. My tymczasem musimy się postarać o przekonującą historię dla naszej paczuszki. Chcemy uniknąć wścibskich amatorów grzebania w skrzyniach, więc bez przekonującej historii się nie obędzie. Krążą słuchy, że Kingpin czeka na jakąś dostawę, ale to wszystko, co wiem. Chciałbym, żebyście wyciągnęli jakieś dokładniejsze informacje o jej zawartości od jego podwładnych. Brzmi w porządku? Zrobicie to? Pewnie, że tak. Świetnie. W okolicy plącze się trochę gadu na żołdzie Kingpina. Może wiedzą coś ciekawego. W redakcji Daily Bugle. Co to w ogóle jest? Gangsterska przykrywka? Dobra, mamy chyba na mapie oznaczone. Hej, chodź to tu! Mam dla ciebie robotę!
A, J. Jonah Jameson tutaj gdzieś w pobliżu, ale to już jest coś, czego w tym momencie nie muszę chyba robić. O, tutaj musimy pogadać. Podobno ci z doku wyłowili niedawno od groma lasek z diamentowymi czubkami. Nie wiadomo skąd się tam wzięły, ale straszna szkoda, że nie zdążyłam się załapać choć na jedną. Okej. Lecimy dalej. Czyli zdobyć parę takich różnych historii by się przydało. He! Super macie tę... Czemu on mnie zaatakował? To uniformiaste, tak. Mogę go załatwić, kurczę? Kukrzyku. A tutaj pogadajmy. A wiesz o tej dostawie, co to ją Fred wiózł do Fisk Tower? Zapomniał zapiąć pasy na skrzyni. Jeden ostry skręt przy dokach i... plusk! Cały ładunek idzie do rybek. Nie wiem, co tam w ogóle było, ale Kingpin trochę sobie na to poczeka. Kolejne osoby są tam dalej. Tylko czekajcie, bo ja tutaj... O, dobra, bo już myślałem, że nie mogę poruszać się na tej sieci. Muszę iść tam w sprawie tego. Tutaj mamy kolejne osoby gdzieś po tej stronie. Nie możemy tego obgadać? Pomocy! Myślałem, że to tutaj, ale nie. Chyba jednak po drugiej stronie budynku będzie. Z tym gościem jeszcze pogadajmy. Mów to co chceta. O warunkach Fisk Industries. Ale łazienki są wręcz boskie. W mieszkaniu takiej nie mam. Może koleżance od żarówki łatwiej by się naprawiało, gdyby ogarnęła własne kable. No bo widzisz, jeden wpełzł mi wczoraj do pokoju. A ja mieszkam po drugiej stronie miasta. Mówi Kang. Jeżeli ktokolwiek spotka Ravonę, przekażcie jej, że mam osę w pokoju i musi się nią natychmiast zająć. O, nieważne. Wyleciała przez okno. Nie, zaraz, wraca! Nie, zniknęła. Ale nieważne. Dobra. Nie wiem, jak długo jeszcze zdzierżę tę fuchę. Kingpin wylał ostatnio asystentkę za dolewanie mleka do kawy z niebieskiej zamiast czerwonej butelki. A bidula daltonistka. To faktycznie problem. Podobno w Czarnym Kocie biznes idzie jak złoto. Schodzą im litry napojów. Tu jeszcze mamy ostatnią osobę, do której powinniśmy podejść. Na razie pozostałych znaczników nie ruszamy. Z tego co słyszę, to najgroźniej jest chyba pracować w redakcji Daily Bugle. Co to w ogóle jest? Gangsterska przykrywka? Będę w stanie tutaj tak wejść nie za bardzo chyba. A ja właśnie powinienem dostać się na górę. Dobra. Muszę iść tam w sprawie tego. Doszły cię ostatnie plotki? Kopiści podobno mówili, że Kingpin ma taki wosk do nabłyszczania łysiny. Ale lepiej traktuj to z przymrużeniem oka. Gadali też o telewizji, co ma kolory. No i na ile te historie nam się przydadzą, żeby stworzyć właśnie taką przekonującą historię dla nas, tak jak wcześniej Daredevil powiedział. Macie coś na temat tej dostawy? Zobaczmy. Wybaczcie, że was w to mieszam, ale wiecie jakby... I co? Wiecie już coś? Niedawno wyłowiono z morza sporo lasek z diamentami. Plotki głoszą, że Kingpin ma specjalny wosk do nabłyszczania łysiny. Kingpin zwolnił swoją asystentkę za niewłaściwy rodzaj mleka w kawie. Niedawno jakaś dostawa dla Fisk Tower poleciała z ciężarówki i wylądowała w morzu. Fisk Tower cieszy się łazienkami tak zadbanymi, że mucha nie siada. No chyba to jest najbardziej istotne w tym momencie. Tak, to niezłe. A, jeszcze coś. No na pewno nie to. Nie każdy z listy płac wie, że Fisk Industries to fasada dla Imperium Zbrodni Kingpina. Więc podchodzimy do sprawy równie sprytnie, co bezboleśnie. A ten inny sposób zostawimy tylko dla 100% łotrów. Chyba ta pierwsza historia jeszcze się nada. Okej, to może być coś. Czyli do Fisk Tower nie dotarła sterta ozdobnych lasek. Co oznacza, że pewnie wciąż jej oczekuje. Więc temat dostawy mamy z głowy. Dobra robota.
Oby tylko udało się wszystkich zmieścić w tej skrzyni. W tak zwanym międzyczasie rozrosła nam się drużyna. A pomożecie Luke'owi z jego działką? Na pewno to doceni. Luke czasem nie jest po drugiej stronie? Chyba tak. Czyli pomożecie, he? No to mam akurat zadanie. To cieszę się. Doceniam pomoc. Zabezpieczenia w tym miejscu są silne, więc pozostało nam tylko uderzyć frontowo. Odpowiednie przebranie i ktoś po prostu przespaceruje obok recepcji, a reszta, no to już część Daredevila. A od was potrzebuję właśnie tego przebrania, bo chyba macie jakieś taśmy produkcyjne w tej waszej posiadłości, nie? Pokażę wam, czego potrzebujemy, a jak mi to przyniesiecie, to już będzie z górki. Może tak być? No dobra. Świetnie, trzeba nam czegoś takiego. A jak już będziecie mieć to przebranie, to je tu podrzućcie, choćby i na sobie. Odwiedź edytor w posiadłości Avengers, żeby stworzyć potrzebną podczas misji postać. No dobra, czyli taka czapka, jakaś bluza, coś na tułów. Mam nadzieję, że zapamiętam to. W takim razie wracamy jeszcze do posiadłości Avengersów. To będzie tutaj... W której w końcu stronie? To nie wiem, czy dobrze pokazuje w tym momencie. Jakoś tak dziwnie ten wskaźnik działa. Dobra, po prostu lecimy tam, gdzie ten wykrzyknik pokazuje. Powinienem się dostać na miejsce tak czy siak. W tym momencie wiadomo, że tu jeszcze mnie nie powinno interesować, co się na razie znajduje w samym mieście. Tylko lecimy właśnie od celu głównego do kolejnego celu głównego. Hangowej inwigilacji. Wredne drony. Oprychy, podlece, szuje, dranie, wrogowie. I to niedaleko ciebie, więc ich dopadnij. Tu nie chodzi o to wejście, prawda? Szukamy dalej. Nie, tu jest ta posiadłość. To ciężko bez wizyt wielkich lodowych hamulców. Wow! No to rzeczy się stały. Jeszcze akurat zostałem, kurde, trafiony. Nie ma lekko, co? Spróbujmy pod mostem przelecieć. Szkoda, że nie ma jakiejś też możliwości szybkiej podróży. Musimy czas stracić, żeby dotrzeć na miejsce. No ale dobra. Czyli znowu wchodzimy tutaj. Serio? Tak szybko wam poszło? Potrzebujecie kostiumu? Okej, nawet nie zapytam. Okej, jesteśmy. I teraz tak. Wybierz. Głowa, szyja. O, jako hełmy to chyba będzie to. Mamy różne czapeczki. Ale potrzebuję takiej, jaką znalazłem, jaką tam widziałem. A tutaj z tego co widzę, nie ma jej chyba. Czekajcie, ten korpus jeszcze sprawdzić. O, to będzie to, dostawca. No i hełmy jednak. Czegoś tutaj nie zauważyłem. Kurczę, nie wiem, bo to teoretycznie powinno być chyba coś z tego, ale nie widzę, że mógł to ustawić. A, bo czekajcie, może coś po prostu... O, właśnie, tutaj wybieramy czapkę baseballową i to tyle. No dobra, pierwszy raz mieliśmy okazję przebrać postać. Wiecie, jak to wszystko działa, tak? Na drugim końcu pokoju, drzwi na lewo, zaraz pod waszym wejściem. Czyli teraz trzeba będzie wrócić znowu w tamto miejsce. Tak więc ja już z wami spotkam się od razu przed tym wejściem. Jest zbrodnia w twoim zasięgu. Ech, byłoby super, gdyby po tej już się skończyły, nie? Ta miłość pomarzyć.
Okej, okay. Miałem informację na temat jakiejś zbrodni w pobliżu. To są pewnie też aktywności poboczne. Tymczasem dojeżdżam tutaj samochodem. Hej, chodź na tu! Mam dla ciebie robotę! No i jesteśmy. Idealnie. W tym to nikt nawet nie spojrzy, jak przemkniemy. Tak, kurierów nikt nigdy nie podejrzewa. Ani kurierek. Nie wiemy jeszcze, kto to założy. Trzeba będzie rzucić monetą. No ale dzięki za pomoc. Mamy Luka Cage'a odblokowanego. Idzie jak złoto. Dzięki wielkie. Skoro wszystko ustalone, czekamy już tylko na hasło. Dajcie znać i zaczynamy. Sporo było tych przygotowań do właściwej misji, ale... Ten gość, co sterczy na Grand Central, to raczej za ostro głupuje. Ale wygląda na to, że teraz właśnie tę misję będziemy już mogli oficjalnie sobie rozpocząć, więc kontynuujmy. Tak więc dzięki boskim oczom Heimdala, bohaterowie namierzyli wszystkie kawałki Nexusa. Muszą je tylko dostarczyć do doktora Strange'a, żeby wyczarował jakąś drogę z Nowhere do Chronopolis. Jeden z fragmentów jest podobno w Kunlun, dziwnej mistycznej krainie jogi, jaków, mleka jaków i Iron Fista. Iron Fista? Zaraz, ja go pamiętam! Ma pomóc z dostaniem się do Kunlun i tamtejszym fragmentem. O ile Herosi pomogą mu z Kingpinem, który rozgościł się w mafijnym Nowym Jorku. Okej, to kto pomaga Fistkowi? Spider-Man! No nie żartujcie! Musieliśmy pokonać Kingpina, a na drodze stał nam jeden człowiek. Dostawa? Dla pana Kingpina. Co wy tam macie? Ozdobne laski. Z diamentami. To do windy. Piąte piętro. Przez biuro. A z ciebie co za ptaszyna? Taka, która nie za bardzo lubi być nazywana ptaszyną. No, ja też bym sobie tego nie życzył. Mamy dogadane spotkanie z kontaktem z wewnątrz. Ty jesteś kontaktem Spidermana? O, jakaś rodzina? Powiedzmy, że mamy trochę wspólnego. Spider-Man z klimatów noir. Zabieracie się za Kingpina. No, nie najgorzej. Wchodzę w to! Dzięki, Sweter! Miło było poznać. Tylko ostrożnie. Fisk i jego zbiry będą nas szukać. A? Co to było? Te drzwi. Same się zatrzasnęły? To elektryczne zamki? Trochę zbyt nowoczesne jak na biuro z tej epoki, nie sądzicie? Pod rządami Kanga wszystko jest możliwe. Otwórzmy to jakoś. Na przykład w ten sposób, skacząc na to teraz. Jak najbardziej. Może wystarczy skurczyć największe problemy. Dobra, tutaj znowu mamy tą minigierkę. Znamy już to, jak to działa. Czekajcie, powinienem dotrzeć... Właściwie to nie tę stronę. Ale dobra, tędy też mogę. Przejść sobie tutaj. Nie, na odwrót. No i jest okej. Okay. Ale ciekawe, że mamy też właśnie Spidermana w klimatach noir. Też są takie właśnie różne wersje Spidermana w komiksach. I ten z klimatów noir też jest dość znany. Nawet w jednej z gier ze Spidermanem można się było w różne wersje Spidermana wcielać. Będzie tego! Poślę was zaraz w pasiaki! Ostrożnie, bo muszę tych najpierw załatwić. Ale wygląda na to, że przejdziemy tamtym szybem wentylacyjnym, co? Zobaczmy. Jak najbardziej. Sezon na Kingpina, eh?
No przykro mi! Jak ktoś go dorwie, to ja! To byłaś ty, Miss Marvel? No jasne. Przecież totalnie tak brzmi. Nie brzmiało to też jak Kang czy Kingpin. Jej! No i już! Nieźle. Ruszajmy dalej. No, dopóki tego nie załatwiłem, to nie mogłem tego odblokować, ale teraz już możemy. Okej, co to właściwie mi da? A, widzę, że... Raczej podziękuję za takie rzeczy. Widzę, że akurat dla innej postaci. Póki co przejdźmy sobie tutaj. Teraz jest czas. Nie. Nie do końca tak to chciałem zrobić, ale dobra, jakoś poszło. Teraz tak. Tu będę musiał przejść na drugą stronę. I teraz w lewo. I maleje, tłum szaleje. Gotowe. Możemy już przejść. Teraz coś z sejfem. A, bo w sumie jeszcze tutaj miałem sprawdzić. Iron Fist jest chyba potrzebny. Przynajmniej przez chwilę pokazywało wcześniej. Nie wiem, może na razie jednak nie. Idźmy tutaj dalej, bo też było chyba coś więcej. Aczkolwiek nie za bardzo. Te drzwi są ciągle zamknięte, niestety. A z tym też nic nie dam rady zrobić. To mnie zastanawia, że właśnie była wcześniej opcja, to znaczy pojawiał się wizerunek. O właśnie. Tak jakbyśmy mogli tutaj teoretycznie coś zdziałać, ale nie wiem. Przytrzymuj B, żeby wypełniać wskaźnik Chi na stacjach ładowania. Być może konieczne będzie też zebranie najpierw nieco własnego Chi, przytrzymując B. Okej. Wszystko jasne. Teraz możemy spróbować. No proszę. I dopiero może te części spowodują, że będziemy mogli tutaj zadziałać przy tym sejfie coś. Tak, to jest miejsce chyba dla Miss Marvel. Dobra, udało się. Czyli wszystko się zgadzało, faktycznie. No i proszę, i w ten sposób wejdziemy. Ale fajne klimaty, bo tutaj właśnie taki starodawny telefon. No nie do rajdy. Mówiłem, że to robota dla profesjonalisty. Ostatnie ostrzeżenie. Nie znam go, ale to chyba nie jest początek pięknej przyjaźni. A no nie, Spider-Riku. Czyli co, pewnie z Hammerheadem trzeba będzie zawalczyć, skoro już się nam tutaj pokazał przez chwilę. Pójdę od razu za nim. Nie ma na co czekać. I teraz tak, tutaj chyba będę musiał właśnie skorzystać ze Spidermana, co? Mówiłem, że wchodzicie mi w paradę! Teraz pożałujecie! Hammerhead! No tak, w końcu to jego klimaty. No dobra. Całe to królestwo Kingpina będzie należeć do mnie! I wy mi nie przeszkodzicie! Kolejny rządny władzy Łotr, który pragnie być nad wszystkimi? Jakie zaskoczenie, co? Czego tu szukacie? To sprawa między mną a Fiskiem! Rządzi panem złość, panie Hammerhead. Mogę polecić jogę, medytację? Może łyczek ziołowej herbatki ukoi mękę duszy? A może jakieś inne leki uspokajające, czy coś?
Dobra, uwaga. Jak zwykle wtedy, kiedy on próbuje atakować, to lepiej odejść na kawałek drogi. Skończycie rozdeptani, frajerzy. A potem obejmę władzę. Kiedy sobie wbijesz to do swojej pancernej głowy? Musimy walczyć razem przeciwko Kangowi, a nie między sobą. Tutaj chyba nikt z tych złoczyńców się tego nie nauczy, że teraz jest najważniejsze takie znacznie większe zło w postaci Kanga. I tutaj trzeba zapomnieć o dawnych animozjach. Okej, co my tu mamy? Bo teraz widzę, że nie mogę go nawet atakować. Mamy tą kłódkę taką, która oznacza... Ej! Niepotrzebnie mi zawadzacie, mądrale! Przecież was wyręczam! Wiesz, dzięki, ale gangsterskie detronizacje załatwiamy samodzielnie. Ta kłódka oznacza, że nic mu teraz nie zrobimy. A, proszę, to mi wygląda na taki też stary aparat z fleszem. Może jakoś będziemy go w stanie za chwilę oślepić. Teraz spróbujmy za to pociągnąć. Tak jest. Jesteśmy w stanie go uderzyć, mam nadzieję. Myślę, że to już ostatnie chwile tej walki. Powinniśmy go pokonać, dokładnie. Hammerhead wziął i legł. To chyba biuro Kingpina. To jest niezła biurowa imprezka! Gdzie Kingpin? Witamy ciepło na przyjęcie. Kang polecił mi kandydowanie na burmistrza miasta. No i proszę, oto jestem. Ładny ciuch, Matt. Znajoma damulka? Nie poznaję jej głosu. Znowu problem z czasem. Jak miło, że zdążyliście na moje małe fetowanie. Jak widzicie, jasno patrzę w przyszłość. Jej, ale te reflektory dają. Musi się dać jakoś przejść. No to do roboty. Podoba wam się mój nowy wóz? Drobny prezent od naszego pana i władcy. Władcy? Fizz, co jest z tobą? Od kiedy Kingpin siedzieli władzą? Ha, mam powody, Daredevil. W końcu trzeba się zakraść za plecy, żeby wbić w nie nóż. Prędzej czy później dopadnę Kanga. Ale najpierw ciebie. Problem w tym, że to faktycznie nas mocno tutaj oślepia. Najpierw poradźmy sobie z Elektro, a później Kingpinem. Dobra. Hej! To wygląda przydatnie! Dajcie mi! Dajcie mi! Zobaczmy, czy to coś zdziała. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja muszę jeszcze jakieś części teraz zebrać. Tak, to muszę zniszczyć. Teraz jesteśmy w stanie coś zbudować za chwileczkę. Okej. Jeszcze tego załatwić, zanim coś z tym zrobimy. Aha, i teraz w prawo na przykład. Powrócimy go do siebie, tylko pytanie, czy ja właśnie muszę do końca tym kręcić? Tyle chyba wystarczy. Głupcy, ważycie się zadzierać z Kingpinem? Myślałem, że już się przyzwyczaiłeś, Fisk. Próbujcie! Nie wiem, czy jest sens teraz atakować. O, chyba Spider-Man prędzej coś tutaj zdziała. Właśnie tak. Trzeba będzie trochę więcej postrzelać po prostu. Ale mówię, też się za blisko tutaj nie dostaniemy do tego. Po prostu kilka razy trzeba będzie trafić.
Nie wiem, czy w ten sposób to powinno być robione. Jako burmistrz rychło zakończę erę bohaterów. Wygrałeś tylko dlatego, że Kang zaprogramował roboty do głosowania, prawda? No ja... Dorwę cię, Spider-Manie! Zmoro społeczna, stonko jedna! Ej, ale jak nazywacie z Kangiem ten swój duecik? King Kangi, Kang Piny? Kurde, no ciężko jest do tego się dorwać, szczerze mówiąc, ale musimy w końcu spróbować. Jeszcze raz muszę spróbować. No kurczę, no. Nani, do ataku! Są postępy, słuchajcie. Oho. Co dalej? Spróbuję sobie najpierw poradzić z tymi przeciwnikami, może coś się wtedy wydarzy. Dobra. A patrzcie, teraz mogę coś tutaj zbudować. Nie spełni się jego amerykański sen. No i w końcu pojedynek z Kingpinem. Dopadnę was! Ktokolwiek mnie tak zawstydza, prosi się o ból! Teraz też nie ma co za bardzo z nim walczyć, bo nic mu nie zrobimy. Jakże ja ląduję w sytuacjach. Zobaczmy, co będziemy w stanie tutaj zbudować. To się powinno przydać w tej walce. Podejdźmy do tego panelu, niech tylko on odejdzie. A, tutaj potrzebny jest Spider-Man akurat, dobra. Zamieńmy się szybko na niego. Gdziekolwiek jest. Pomocy! Działamy, działamy. Ejże, ta muzyka. Skąd ty znasz mój ulubiony numer? Poczekajcie tylko do końca kawałka. Ja was nauczę manier. No dobra. Chwilę. Czekajcie no. Koniec twojej kadencji, Kingpin. Dzwońcie do Kanga. Obiecał mi ochronę. Chyba już za długo tu jesteśmy. A co ja mam powiedzieć? Hej, no co wy? Trochę życia! No dobra, trzeba przyznać, że to było interesujące. Spotkaliśmy kolejnych kilku złoczyńców, których udało nam się pokonać. I ciekaw jestem, kiedy w końcu wszyscy sobie zdadzą sprawę, że, tak jak mówiłem, trzeba jakieś dawne zatargi zostawić za sobą i jednak sprzymierzyć się przeciwko Kangowi. No ale tak prosto nie jest przekonać każdego z nich, jak sami widzicie. Więc to był dłuższy etap fabularny, przede wszystkim poprzedzony przygotowaniami w samym mieście. Ale fajnie tutaj było właśnie zobaczyć takie klimaty noir akurat w tej grze i przy okazji móc również chociaż przez chwilę wcielić się w Spider-Mana w tych klimatach. Na dzisiaj to będzie wszystko. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten etap fabularny wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!